Dzień dobry, to będzie bardzo dobry dzień. 3 minuty uskrzydlania, wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś 1 listopada, dzień zadumy, dzień myślenia i rozmyślania, być może o przeszłości, o tych, którzy odeszli, ale również dzień zadumy o przemijaniu, o życiu. I to jest taka naturalna w życiu, w naszej kulturze pauza. I dlatego o pauzie dziś chciałam Wam powiedzieć. Ponieważ pauza to jest moment zatrzymania się, kiedy ja zatrzymuję się i nie pędzę. Ponieważ codziennie nasze życie jest przepełnione biegiem. Bieg, 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 bieg. Do pracy, po pracy, załatwianie spraw, zakupów, rachunki, 1500 rzeczy. I my bardzo często nie mamy w życiu tej chwili, żeby się zatrzymać, żeby usiąść i żeby pomyśleć, co tak właściwie jest ważne w naszym życiu, co tak właściwie jest istotą, co tak właściwie jest we mnie, co tak właściwie jest najważniejsze w moim życiu. Pauza to ten chwila, ten momencik, ten moment, kiedy potrafimy się zatrzymać. Ja propaguję pauzę w związku z metodą Points of View, kiedy włączam muzykę i kiedy po prostu zapominam o wszystkim, albo i nie zapominam, ale mam ten czas, chwilę dla siebie, na przemyślenia. I kiedy na warsztatach robię pauzę, to zaczynamy dostrzegać, jak ona jest ważna, żeby nie biec ciągle, żeby mieć w ciągu dnia chwilę, momencik tylko dla siebie, żeby się zatrzymać i pomyśleć. Czasami nawet nie pomyśleć, czasami po prostu nic nie robić. Bo nic nie robienie to jest też robienie, ale my sobie bardzo często na to nie pozwalamy. Zatem życzę Wam, żebyście więcej w życiu mieli pauzy, żebyście potrafili się zatrzymać, żebyście potrafili pomyśleć o tym, co jest ważne, ale pomyśleć również o sobie, co dla Ciebie jest ważne. Miłego dnia.